Dzisiejszy wykład poświęcony będzie analizie wybranych mechanizmów radzenia sobie przez jednostkę w sytuacji określaną jako traumatyczną. A zanim przejdziemy do szczegółowego omówienia, co dzieje się z nami wtedy, kiedy znajdziemy się w tak ekstremalnej sytuacji, myślę, że warto by było zdefiniować, co należy rozumieć pod pojęciem doświadczenia traumatycznego. Wtedy, kiedy mamy świadomość tego, że jesteśmy świadkiem bądź zostajemy skonfrontowani ze zdarzeniami, które niosą za sobą rzeczywistą bądź też domniemaną sytuację, w której następuje zagrożenie naszego życia bądź zagrożenie życia osób nam bliskich, to od strony stresora traumatycznego, bo tak należy definiować ten stresor, możemy mówić, iż taka sytuacja ma znamiona traumy. Druga ważna sprawa, która powinna być wzięta w takiej sytuacji pod uwagę, dotyczy tego, co dzieje się z podmiotem wtedy, kiedy znajdzie się w takiej ekstremalnej sytuacji. Taką sytuacją może być uczestniczenie w katastrofie, w wypadku, sytuacja gwałtu, sytuacja, kiedy dziecko jest świadkiem bijatyki czy świadkiem aktów przemocy w sytuacji domowej. Te wszystkie sytuacje mają, jak widzimy, znamiona sytuacji, które noszą w sobie ryzyko zagrożenia życia bądź ryzyko zagrożenia integralności psychicznej. W takim momencie czujemy, iż po pierwsze, tak, towarzyszy nam bardzo silny strach i to strach, który zaczyna ogarniać całą jednostkę w taki sposób, że staje się tak przemożnym i jedynie doświadczanym uczuciem, iż zanim zaczyna towarzyszyć nam poczucie bezradności, a zatem ta sekwencja strach, który obejmuje właściwie tak, całą osobę, i poczucie bezradności i niemożności jakiegokolwiek poradzenia sobie w tej konkretnej sytuacji. Bardzo ważny jest ten element bezradności. A zatem zwróćmy uwagę na interakcje zmiennych obiektywnych, typu właśnie tak, wyznaczniki stresora traumatycznego. I z drugiej strony zwróćmy uwagę na to, co dzieje się z jednostką. I w tym momencie efektem tejże interakcji podmiot, a sytuacja traumatyczna jest doświadczanie tak silnych, tak ekstremalnych emocji, że aby w tej sytuacji w ogóle w jakikolwiek sposób przetrwać, musimy niejako automatycznie uruchomić w sobie dwa najbardziej charakterystyczne w tej sytuacji mechanizmy przetrwania w takiej sytuacji traumatycznej. Jednym z mechanizmów jest dysocjacja. Jest to mechanizm, który między innymi wiąże się z odrealnieniem, a konkretnie mamy poczucie tak, jakby to, co się działo z nami, bądź to, co działo się z bliskimi nam osobami, było czymś, co dzieje się w cudzysłowie, moglibyśmy powiedzieć, na filmie. Natomiast my, jako podmiot, stajemy obok tej sytuacji. A zatem następuje specyficzna depersonalizacja również i depersonalizacja, która pozwala na to, aby zamrozić, znieruchomić emocjonalnie i aby w ogóle w jakikolwiek możliwy do przeżycia przez jednostkę sposób w tej sytuacji bądź w sytuacjach przetrwać. Kolejny bardzo ważny mechanizm, który występuje w tego typu sytuacjach, właściwie jest już mechanizmem, który odziedziczyliśmy po przodkach, a mianowicie jest to tak zwane znieruchomienie.
czyli podobnie jak zwierzęta wtedy, kiedy są w konfrontacji z napastnikiem, a zatem kiedy mogą zostać pożarte, na moment nieruchomieją, bo być może właśnie ten moment jest tym, który uchroni życie i pozwoli przetrwać. Dokładnie taki sam mechanizm występuje u ludzi i jest to mechanizm, który powoduje, iż niejako na moment zamrażamy się. I to takie metaforyczne określenie dokładnie oznacza stan totalnej właściwie deaktywacji czy deczucia, demyślenia, tak jakbyśmy potocznie mogli określić, że jest to sytuacja, którą określamy jako stan osłupienia, stuporu. Stan ten może trwać ułamki sekund, niemniej jest on na tyle ważny, że powoduje określone konsekwencje już bardzo konkretne dla sposobu, w jaki dalej będziemy sobie radzić z danym doświadczeniem traumatycznym. Myślę, że tutaj na marginesie warto poczynić pewne uszczegółowienie czy uwagę dotyczącą tego, na ile ranga stresora, długość jego trwania, intensywność oraz cykliczność jest w stanie wpływać na sposób radzenia sobie czy w tego typu sytuacjach. A zatem wtedy, kiedy jest to stresor jednorazowy, bardzo intensywny, a wtedy, kiedy dotyczy osoby dorosłej, niezależnie od tego, jaka jest płeć tej osoby, zatem czy będzie to mężczyzna czy kobieta, to istnieje prawdopodobieństwo, że tak reagująca osoba, zatem taka, która ma niejako tak możliwość wykorzystania i mechanizmu dysocjacji, i mechanizmu znieruchomienia, to ma szansę w konsekwencji doświadczenia takiej jednorazowej traumy wprawdzie radzić sobie z nią w taki sposób, iż doświadczenia te będą przez jakiś czas wracały, iż będą one rzeczywiście wracały w sposób taki zupełnie przypadkowy, taki, który jest dla osoby wyjątkowo nieprzyjemny i taki, który wywołuje poczucie dystresu i cierpienia. Niemniej stan taki w przypadku przeze mnie wyżej opisywanym trwa stosunkowo krótko i radzenie sobie jest na tyle skuteczne, że po kilku miesiącach bardziej możemy mówić o wspomnieniu, które tylko i wyłącznie jest doświadczeniem wyjątkowo ważnym w życiu jednostki, takim, które z pewnością zmienia jej sposób i widzenia siebie, i rozumienia siebie, i rozumienia świata zewnętrznego. Niemniej nie jest to takie doświadczenie, którego konsekwencje będą miały charakter taki długofalowy dla funkcjonowania psychicznego. Odmienna sytuacja jest wtedy, kiedy doświadczenia traumatyczne są udziałem dzieci. A zatem wtedy, kiedy dotyczy to właśnie dzieci, wtedy, kiedy sytuacja ta ma charakter nie jednorazowy, ale wielokrotny, i na dodatek wtedy, kiedy doświadczenia te są niejako prowokowane przez osoby bliskie czy przez rodziców, opiekunów, osoby ważne. W tym momencie dla wyjątkowo młodej psychiki, a zatem takiej, która tylko i wyłącznie umie sobie radzić z konsekwencjami takich doświadczeń poprzez te dwa klasyczne mechanizmy wchodzenia w traumę, a zatem dysocjacja i w tym momencie takie znieruchomienie czy zamrożenie emocjonalne, możemy mówić o długofalowych konsekwencjach zmagania się z doświadczeniem traumatycznym. Proszę zwrócić uwagę na to, że doświadczenia te
niejako ingerują we wszystkie sfery funkcjonowania jednostki, a zatem w sferę funkcjonowania poznawczego, w sferę funkcjonowania emocjonalnego, w sferę funkcjonowania fizjologicznego, a zatem wtedy, kiedy doświadczenie to jest udziałem osób dorosłych, no to tylko przez określony czas możemy mówić o częściowym zaburzeniu funkcjonowania i w momencie, kiedy mamy świadomość tego, jakie są konsekwencje działania traumy na naszą psychikę, jesteśmy w stanie dokonać procesu radzenia sobie w ten sposób, że pozwalamy, aby te doświadczenia zupełnie naturalnie zostały wprowadzone w naszą pamięć autobiograficzną, w nasze doświadczenie życiowe i w tym momencie niejako pozwalamy im żyć przynajmniej częściowo swoim własnym życiem. Natomiast wtedy, kiedy będziemy traktować je jako niechciane doświadczenia, jako doświadczenia, których na pewno byśmy nie chcieli, aby kiedykolwiek nam się przydarzyły. Jeżeli są to doświadczenia, które rzeczywiście bardzo mocno zderzają się z naszym poczuciem własnej wartości, czyli na przykład w przypadku kobiet, czy nawet mężczyzn, będą to doświadczenia gwałtu, to im częściej zadajemy sobie pytania typu dlaczego ja, dlaczego mnie to spotkało i w im większym stopniu włączają się mechanizmy samoobwiniania, a tym nawet jako osoby dorosłe jesteśmy w stanie produkować sobie objawy, które określone są jako zespół objawów zespołu stresu, zaburzeń stresowych pourazowych. A zatem nie ma czegoś takiego, że wystarczającym wyznacznikiem do tego, żeby realistycznie i efektywnie radzić sobie z traumą, jest spełnienie tych kryteriów, o których mówiłam, czyli bycie dorosłym i jednorazowość danego doświadczenia. Również bardzo ważnym elementem są pewne aspekty podmiotowe, czyli te, które związane są z naszą regulacją osobowości i to one są właściwie takim katalizatorem, który może albo wyciszać emocje, które są emocjami, jak wiemy, nienazwanymi, emocjami, które mają prawo nas zalewać, emocjami, które mają prawo powracać, albo my jesteśmy w stanie tak, niejako tak, pracować sobą, że my wzmacniamy te emocje. Czyli nasze funkcjonowanie już po sytuacji traumatycznej jest bardzo ważnym wyznacznikiem tego, jak będzie przebiegał proces adaptacji do traumy. Niestety takiej szansy, jak mówiłam, nie mają dzieci. I to powoduje, że doświadczenie traumy w przypadku dzieci ma konsekwencje, które zaczynają się w dzieciństwie i niestety przechodzą przez dorosłość i w momencie, kiedy jest to doświadczenie traumatyczne, które nie podlegało psychoterapii, no to tak głęboko będą zalegały w życiu jednostki, że możemy powiedzieć, iż mamy do czynienia z jakościową zmianą funkcjonowania osobowości. Jeden z badaczy konsekwencji traumy na nasze życie wyodrębnił 5 możliwych sposobów zmagania się w sytuacji traumatycznej. I proszę zwrócić uwagę, że zespoły te zostały niejako ułożone przeze mnie w takiej właśnie postaci od tych, które wywierają najmniejszy i najkrótszy wpływ i ich wpływ jest, można powiedzieć, minimalny na życie jednostki, do takich, których wpływ jest taki, iż właściwie determinuje funkcjonowanie jednostki we wszystkich 3 wymienionych przeze mnie zakresach, czyli funkcjonowaniu poznawczym, emocjonalnym i tym, który dotyczy
aspektu fizjologicznego. A wtedy, kiedy mamy do czynienia ze zwykłą reakcją na stres, można powiedzieć, że nigdy nie można mówić o czymś takim jak zwykła reakcja na stres w sytuacji traumatycznej. Niemniej zwykłość oznacza tutaj, że jest to normalna reakcja na nienormalną sytuację i ta normalna reakcja, proszę zwrócić uwagę, ma prawo zawierać w sobie i intensywne, intruzywne wspomnienia, a zatem mamy prawo wracać w różnych momentach, albo one same nam wracają. Jest to po prostu związane z dłuższym procesem kodowania i rekodowania tych doświadczeń w naszej pamięci. Mamy prawo, jako efekt stosowania tych dwóch klasycznych mechanizmów, czuć się tak, jakby nasze życie po doświadczeniu traumatycznym wyglądało tak, jakbyśmy byli tam kukłami, lalkami, a zatem ten element odrętwienia, obcości, a dalej sytuacja taka, w której jesteśmy niejako zawieszeni świadomością w dwóch momentach, w momencie tu i teraz, który wydaje się realny, a nie realny, i w momencie, kiedy wracamy do doświadczenia traumatycznego i znowu mamy poczucie, że to wprawdzie było dawno, niemniej to jest tak, jakby momentami to było tu i teraz. A zatem niekorzystne z punktu widzenia komfortu psychicznego jest bycie niejako w tych dwóch stanach świadomości, czy bycie w tych dwóch formach rzeczywistości. Niemniej z takiego właśnie punktu widzenia adaptacji do sytuacji traumatycznej jest to jak najbardziej zdrowa, jak najbardziej normalna, naturalna reakcja w takiej sytuacji. Myślę, że część z Państwa czytało albo oglądało film pod tym samym tytułem. To był film Bez lęku, który opisuje przeżycia bohatera, któremu udało się wyjść cało z katastrofy samolotowej. I dokładnie właśnie jest to studium opisywania przeżyć, które towarzyszą po ocaleniu z sytuacji właśnie tej katastrofy. Niemniej, ponieważ bohater ten nie ma wiedzy dotyczącej tego, jak zachowuje się nasza psychika i nasz organizm po przeżyciu takiego doświadczenia, to każde jego nowe doświadczenie jest przez niego traktowane jako przejaw nieśmiertelności, nowego ja, jako przejaw zmagania się z zupełnie innym wymiarem rzeczywistości. Natomiast wystarczyłoby, żeby miał świadomość, że to jest właśnie efekt odrętwienia, że to jest efekt dysocjacji, że to jest efekt odrealnienia i prawdopodobnie udałoby mu się uniknąć wielu potem sytuacji trudnych, które już były efektem prowokowania wręcz takich doświadczeń, co oznacza, że w momencie, kiedy nie rozumiemy siebie jako tych, którzy doświadczają traumy, to znaczy, że nie rozumiejąc, jesteśmy w stanie zachowywać się jak osoby, które same po jakimś czasie zaczynają szukać takich wyzwań, takich zagrożeń, które są tymi balansującymi na granicy życia i śmierci. Na dodatek, jeżeli jest tak, że wiele razy uda nam się z tej sytuacji wybrnąć, tak, że mamy poczucie, iż rzeczywiście jesteśmy wyjątkowi, nieśmiertelni, no to zaczynamy zachowywać się jak niestety Waldemar Milewicz, który tak bardzo wierzył w to, że jest właśnie nieśmiertelny i wyjątkowy, i to powodowało, że w coraz większym stopniu eskalował swoje uczestniczenie w sytuacjach traumatycznych. Oczywiście moglibyśmy sobie zadać pytanie, co było pierwotne, czy determinanty osobowościowe pana Milewicza, które skłaniały go do tego, że szukał właśnie takich ekstremalnych wyzwań, i musiała być to rzeczywiście prawie że ekstremalna trauma, żeby poczuł zagrożenie, czy być może było tak,
że to zagrożenie tak zamroziło psychicznie dziennikarza, że potem już nie wyobrażał sobie funkcjonowania w sytuacjach tak zwanych bezpiecznych, normalnych, ponieważ w takich sytuacjach dla osoby, która jest doświadczana przez traumę, nic się nie dzieje, a zatem nie musi być czujna, nie musi uważać, nie czuje tak naprawdę emocji, a zatem moglibyśmy powiedzieć, że w cudzysłowie tak psychicznie jest nieobecna. Natomiast dopiero wtedy takie osoby zaczynają żyć, zaczynają czuć, oczywiście do pewnego momentu i tylko to, co jest w danym momencie pseudo-bezpieczne, aby zacząć funkcjonować sprawnie. Kolejna reakcja to jest ostra, katastroficzna reakcja na stres. I proszę zwrócić uwagę, że różnią się obie te reakcje tym, iż w przypadku zwykłej reakcji na stres mamy do czynienia z emocją strachu, lęku i bezradności, taką, która jest możliwa po minięciu doświadczenia traumatycznego do opanowania, zrozumienia i nawet jeżeli pojawiają się intruzywne wspomnienia czy myśli, to na tyle są one bezpieczne dla jednostki, że jest w stanie sobie z nimi poradzić, ponieważ za nimi nie idą fale nienazwanych emocji. Natomiast w przypadku ostrej, katastroficznej reakcji mamy do czynienia już z reakcjami paniki i te reakcje paniki nie pojawiają się tylko wtedy, kiedy jesteśmy na przykład po raz drugi w sytuacji, która kiedyś była sytuacją traumatyczną, typu jedziemy samochodem i mieliśmy nie tak dawno wypadek samochodowy i w tym momencie my wsiadając do samochodu czujemy, że serce podchodzi nam do gardła, nogi nam się trzęsą, a jeszcze nie daj Boże mamy być kierowcami, to w ogóle już wtedy, kiedy utrwali się po traumie ostra, katastroficzna reakcja na stres, w tym momencie jednostka nie jest w stanie wrócić do normalnego funkcjonowania. Może oczywiście przełamać albo zamrozić swoje emocje, natomiast łatwo sobie wyobrazić, że tak funkcjonująca osoba stanowi zagrożenie nie tylko dla siebie samej, ale również stanowi zagrożenie dla otoczenia, ponieważ wtedy, kiedy skupieni jesteśmy na osłabianiu emocji, które nami zaczynają rządzić, to w tym momencie nie jesteśmy w stanie skupić się ani na zadaniu, jakie mamy do wykonania, ani na czymkolwiek innym, co mogłoby odciągnąć naszą uwagę od tamtej sytuacji. W przypadku 12% osób, które doświadczają konfrontacji z traumą, wykształcają się objawy zespołu stresu pourazowego. Marmar nazywa to niepowikłanym PTSD i niepowikłaność tutaj konkretnie oznacza, że u podłoża zaburzeń stresowych pourazowych, które są diagnozowane u danej osoby, nie występują inne współtowarzyszące zaburzenia. A zatem możemy powiedzieć, że jest to czysta reakcja na konfrontację w sytuacji traumatycznej. To wyszczególnienie jest bardzo ważne i zaraz Państwu wytłumaczę, dlaczego ono jest tak wyjątkowe i tak ważne. A mianowicie wiemy, że zainteresowanie stresem traumatycznym na dużą skalę zaczęło się wtedy, kiedy zdrowi, młodzi, wykształceni ludzie wyjeżdżali na wojnę do Wietnamu, natomiast po albo w trakcie wracali ludzie, którzy mieli problemy z alkoholem, mieli problemy z emocjami, mieli problemy z powrotem do tak zwanego normalnego życia. I w momencie, kiedy powiedzielibyśmy,
że zaburzenia występujące u doborowych żołnierzy, i to na dodatek jeszcze amerykańskich, jako swoje podłoże mają zaburzenia osobowości, to w tym momencie rząd Stanów Zjednoczonych, a nie tylko on, również wszystkie sądy i również wojsko zwalniałoby się z odpowiedzialności za to, co dzieje się z ich młodymi ludźmi, przyszłością narodu, którzy nagle okazują się być niezdolnymi do życia. Czyli wtedy, kiedy byśmy powiedzieli, nie udało nam się dokonać właściwej weryfikacji. Na wojnę poszli ludzie, którzy byli niedojrzali emocjonalnie, a zatem zwalniamy się wtedy z odpowiedzialności za ich stan, przypisując go niewłaściwym czy błędom wręcz wychowawczym. Na całe szczęście, i to stało się dzięki DSM-3, a potem DSM-4, udało się tę kategorię wprowadzić do kategorii definicyjnych zaburzeń psychicznych i dzięki temu mamy podstawę prawną do tego, aby rzeczywiście wykazać, że każda osoba narażona na długotrwały stres, który trwa powyżej pół roku, jest w stanie albo wręcz musi wykształcić w sobie taki sposób radzenia sobie z konsekwencjami tej traumy, że występują u niej objawy zespołu stresu pourazowego, co oznacza, że mając już bardzo konkretną diagnozę, jesteśmy w stanie pomóc, tak jak pomagano właśnie tym żołnierzom w Wietnamie. Myślę, że również jesteśmy w stanie pomóc my w Polsce żołnierzom, którzy wrócą z Iraku, w zmaganiu się z tymi doświadczeniami, które są ich udziałem, być może częściowo na ich życzenie, a być może nie. Także miejmy świadomość tego, że rzeczywiście wprowadzenie tak ważnej kategorii jest krokiem w kierunku pomocy albo bardzo humanistycznego traktowania wszystkich osób, które w konsekwencji doświadczenia traumy mają prawo do tego, aby mieć zespół bardzo wyraźnych, łatwo definiowalnych objawów. Proszę zwrócić uwagę, że następne dwie kategorie wyróżnione przez Marmara mówią już o zaburzeniach stresowych pourazowych, które współwystępują z innymi zaburzeniami, i najtrudniejsza kategoria do analizy to jest kategoria osobowości potraumatycznej, i ta kategoria jest zarezerwowana właśnie dla dzieci. A zatem im wcześniej w życiu jednostki narażona jest ona na chroniczne przebywanie w sytuacji traumatycznej, w tym większym stopniu możemy mówić o psychopatologii rozwoju osobowości, i nie tylko przyjmują te zaburzenia postać zaburzeń psychosomatycznych, a zatem nie tylko jest tak, że uszkodzeniu w cudzysłowie ulega sfera fizjologii funkcjonowania, ale również bardzo ważna jest kategoria osobowości wielorakiej, i przyznać trzeba, że dopiero właśnie walka osób zajmujących się zespołem stresu pourazowego przyczyniła się do tego, że wyodrębniono jako niezależną kategorię właśnie konsekwencji stresu traumatycznego osobowość wieloraką, i w tym momencie ten syndrom nie jest traktowany jako syndrom zaburzeń podobnych do schizofrenii, gdzie możemy szukać uwarunkowań genetycznych, a zatem tak, 30% byłoby tymi, które wyjaśniają to, że u kogoś wystąpią zaburzenia, które mogą przyjmować postać właśnie osobowości wielorakiej. A zatem jako niezależny mechanizm wyjaśniania, jak dochodzi do tego, że jedna osoba jest w stanie funkcjonować tak,
jakby były w niej dwie bądź trzy niezależne osobowości, możliwa jest do wyjaśniania właśnie wtedy, kiedy uzmysłowimy sobie, że im szybciej zaczyna jako jedyny sposób radzenia sobie w życiu dominować mechanizm dysocjacji, im wcześniej, żeby żyć, trzeba zamiast czuć, zamrażać czucie, tym większe prawdopodobieństwo wyodrębnienia właśnie syndromu osobowości wielorakiej.